Cześć, pasieka gromadzeń. Dzisiaj mamy czwartek, 29 czerwca. Lada moment i będzie po czerwcu. Lipiec się zacznie. Lipiec, miesiąc, nazwa. Od czego? Od lipy chyba, nie? Bo lipa kwitnie, lipiec, lipa. Powiem wam tak, przyszedłem tutaj, jest rano, 9:30. I chcę zobaczyć, jak z tą lipą. Mam tutaj parę lip blisko pasieki, ale tak zaglądam, no latają coś tu pszczółki. Było ogólnie 2 dni zimne, no to te loty były bardzo ograniczone, bo trochę przelotnych opadów, coś tam pogrzmiało, no ale ogólnie temperatura w dzień około 20 stopni i się za dużo tu nie działo, ale dzisiaj od rana bezchmurne niebo. O, pikuś usłyszał i przyszedł. Bezchmurne niebo i piękna pogoda. Podejdziemy zaraz. No, coraz więcej widzicie koniczyny. Tutaj mi zarosła już pasieka. Było sucho, wypalone, ale już tak ponad tydzień temu pierwszy deszcz spadł. Całkiem sporo u mnie deszczu spadło. Było kilka deszczy, przeważnie jakieś takie przelotne, ale około 30 litrów spadło, więc no, naprawdę fajnie. W porównaniu z tym, co było tam od końca, no, część maja i początek czerwca to była susza, nic nie padało, więc fajnie, że tak ładnie popadało. Mówię, trzeba będzie wykosić, ale to może później. Teraz lecę zobaczyć tą lipę. Patrzcie, u mnie już wiśnie takie. Niektóre to nawet nadają się do zerwania, chociaż one jeszcze takie fajne, jak będą bardziej dojrzałe, to aż czarne się robią, takie wiecie, bordowe. Więc jeszcze trochę trzeba czekać, chociaż ten tutaj to już taki... Wisienka fajna, no niektóre już ciemne są. W tym roku jest dużo wiśni, a mało było czereśni. Zawsze coś. No, czerwona porzeczka też już bardzo ładnie do zrywania, do jedzenia. Pewnie agres też, a agres to lubię. Czerwonej porzeczki to tak średnio. Dobre wino wychodzi. Ale agres to uwielbiam. No powiem wam, miękki jest w miarę. Zaraz sprawdzę, czy już jest słodki. No, da się jeść. Ale jeszcze parę dni będzie słodszy. Może by tam wyszukał jakiś tam bardziej miękkie, to by mógł zrywać i już by było słodsze, a ten był zjadliwy, nie jest jeszcze, widać, że już jest taki w miarę ok, więc już i agres się zaczyna, fajnie, dobra, lecę zobaczyć tą lipę. Po drodze tutaj idę i patrzcie, jak teraz lawenda kwitnie. Ostatnio to tam mówiłem, że nie jestem pewny, czy ona kwitnie, ale tam parę pszczół latało, a teraz to już pięknie rozkwitła, już takie kwiatki otwarte są. Spróbujemy złapać ostrość. O, to są otwarte kwiatki normalnie lawendy. No i są też pszczółki oczywiście. Latają tutaj. Pięknie pachnie. Lawenda ma świetny, świetny zapach. Tutaj mama ma taki kawałeczek, bardzo fajnie, pod samymi ulami. Powiem wam, tam jest lipa, nie wiem czy widzicie. Tutaj mój wujek ma takie drzewka, no już spore. Powiem wam, stoję tak z 20 metrów od i już czuję zapach lipy. Więc na razie fajnie, że czuć, to chyba nie jest tak źle. Podchodzę pod... No, rozkwitła, także lipa już kwitnie. To jest ta wąskolistna, drobnolistna. No i jakieś pszczoły tutaj widać, chociaż jakoś tak bardzo dużo nie ma. Ale jest poranek, jeszcze 10:00 nie ma. Może później się troszkę bardziej to rozkręci. No bynajmniej ładnie już kwitnie. Ładnie kwitnie, pszczółki tak trochę wyżej widzę latają. Tu jest druga. No rozkwitło, deszcz był. No i już pora.
o jednej akcji, no przedwczoraj, ale to był deszcz i po prostu nic nie nagrałem, bo się śpieszyłem i tak zmokłem, i tak mnie złapał. Miałem, tak, w trzech ulach wymieniałem matki, co nakręciłem filmik, pamiętacie, to był w tym żółtym i tu matka chodziła, przyjęta, tutaj w tej siódemce nie i tam w ostatnim, co jest, o tam taki po dziadku stary ulto, tam też były mateczniki, nie było widać matki. No więc dostałem, pomagałem takiemu jednemu pszczelarzowi tutaj z okolicy znajomemu właśnie wymieniać matki, bo on tam słabo widzi. Wyszukiwałem mu, bo miał matki takie z rójek, bez opalitków i zamówił sobie unasiennione. Chciał wymienić, bo nie wiedział ile tam lat mają, jakie one są. Niektóre też wymieniał, które mało miodu mu dawały. I wyszukiwałem te matki i tam mi okazało się, że za w podzięce dwie mu zostały, to mi dał. Akurat w dwóch tych leżakach miałem ten problem z tymi matkami, że mi ścięły po podaniu. I tak, tutaj usunąłem były mateczniki i podałem tą matkę i tam na drugi dzień chciałem wypuścić właśnie tą matkę, czyli odbezpieczenie z klateczki wyrwać, zobaczyć, czy dalej te mateczniki robią, więc to zrobiłem tutaj i później poszedłem tam do ostatniego. I niezła akcja. Przeglądam, pełno mateczników ratunkowych, chyba tam z 15, jak nie lepiej, zniszczyłem. Matka w klateczce już była podana, ale jeszcze nie odbezpieczona. Tutaj już odbezpieczyłem, a tam jeszcze nie. I co? Jakaś tam przedostatnia ramka już, którą sprawdzam, a tam matka, którą podałem z czerwonym opalitkiem. Tą, co myślałem, że nie przyjęły, bo ciągnęły mateczniki. I rzeczywiście mateczniki były, a matka chodzi po ramce. Co śmiesznie, ona była podana, unasieniona, taka gruba, a ona chudziutka, malutka i co widzę, pszczoła ją łapie za skrzydełko i ją ciągnie. Tak jakby ją odchudzały, nie karmiły, ona w ogóle jajek nie składała, patrzyłem po ramkach, nie ma zero jajek, ona taka chudziutka, po prostu pszczoły jej nie akceptowały, nie karmiły, chciały ją wyrzucić z ula za te skrzydełka. Jakimś sposobem nie chciały ją okłębić, wziąć, pożądlić, zabić, tylko po prostu chciały ją tak jakby wyrzucić swojego domu, swojego ula. Ją nie akceptowały. No widocznie coś tam zapachu mi się nie podobało. No ale, wiecie, zabrałem tą klateczkę, która była nieodbezpieczona z tą matką nową, co dostałem od tego pszczelarza znajomego i wziąłem po prostu, zostawiłem tą matulkę, co tam chodzi, taka, no zniszczyłem mateczniki, już tam czerw, no jeszcze jakiś taki gruby był stary, ale myślę, że one już nie mają na czym za bardzo ciągnąć i mam nadzieję, że ją zaakceptują, zaczną karmić i ona zacznie czerwić, nie wiem. Nie wiem, czy właśnie dzisiaj nie zajrzę tam i zobaczę, co tam za akcja. A jeżeli chodzi o tą matkę, to podałem tutaj, w tym tutaj, co jest dwójka. Tu była matka stara, ona już coś troszkę gorzej czerwiła, taka z białym opalitkiem, więc po prostu tak samo. Zabrałem ją, podałem tą w klateczce i też zobaczymy, czy ją przyjmą. Także no taka ciekawa akcja, powiem wam, nie spodziewałem się. Ktoś mi tam w komentarzu pisał właśnie, że czasami ciągną mateczniki, ale nie zabiją matkę, po prostu, żeby to sprawdzić. No i fajnie, że zobaczyłem. No tutaj przeglądałem cały, nie widziałem tej matki, ale teraz to się będę zastanawiał, czy nie było jej na pewno, nie? Ale no, pszczelarstwo, powiem wam, uczy co roku coś nowego, co chwilę jakieś cuda. No i to jest fajne, przynajmniej się nie nudzi nam. No, śmieszne. Śmieszne było, bo ona taka malutka się zrobiła, jak nieunasieniona, to normalnie matka kupiona była czerwiąca, podana już ze sprawdzonym czerwieniem. Unasieniona naturalnie. Bo na przykład tutaj w tym małym uliku mam matkę reprodukcyjną i jak ja ją dostałem, to też była malutka, no ale tu była sztucznie unasieniona i ona widocznie jeszcze jakoś tak, no nie wiem, z reprodukcyjnymi nie mam też takiego, wiecie, doświadczenia, ale no była malutka od razu, no ale przyjąłem to, że jak sztucznie jest unasieniona, inseminowana, no to jest to chyba normalne. Nie wiem, jak ona teraz wygląda, też dzisiaj zaglądę. Ja dzisiaj tutaj chyba sobie tylko tą pasiekę ogarnę stacjonarną, a jutro ogarnę tam pod lasem, gdzie wezmę, przygotuję te 9 rodzin. 9 mi wchodzi do samochodu, dlatego 9 przygotuję i zawiozę na grykę. Więc dzisiaj tutaj i tak będę sprawdzał odkłady, czy one się w ogóle mieszczą, bo już też dawno do niektórych nie zaglądałem. Może tak być, że one już, wiecie, matki zaczerwiły, co się da, pełno z czerwiu krytego i zaraz się wyroi mi taki odkład. Co w takich sytuacjach? Bierzemy jedną odkładówkę, o tutaj jakaś jest. Chyba przekładałem tak, tutaj były pszczółki, przełożyłem do zwykłego korpusu, bo już się nie mieściły. To była rodzinka z moją matką, którą sam wyhodowałem i to był na początku starter. W ogóle też muszę starter zrobić, ale to zrobię jutro na tamtej pasiece. Zrobię starter i jakoś tam po weekendzie
przeniosę sobie pierwsze pszczółki po nowej reproduktorce. Primę mam. I spróbujemy sobie pociągnąć serię matek, które pójdą, albo zrobię jeszcze odkłady zbiorcze, czyli z każdej rodzince zabiorę jedną ramkę z pszczołami czerwiem, jedną ramkę z pszczołami jedną ramkę i zrobię takie silne 5-6 ramek takie zbiorcze. Zazwyczaj je się właśnie robi na lipie, pod koniec lipy, jak już jest trochę pszczoły, która nie jest tak jakby potrzebna, gdy po lipie się kończy sezon. No teraz jeszcze trwa lipa, więc na razie jeszcze czekam na spokojnie. Mogę zrobić te odkłady dopiero jak już mi się tam, wiecie, zasklepią mateczniki, czyli spokojnie jeszcze prawie tam, wiecie, zależy kiedy przeniosę, jeszcze trzeba będzie później czekać kilka dni, zanim wyhodują pszczółki, podkarmią dobrze, zasklepią i zanim się zacznie wygryzać. Więc to już będzie właśnie końcówka lipy i wtedy zrobię sobie kilka takich odkładzików. Ewentualnie część właśnie z tych, może jeden zbiorczy taki zrobię z odkładówek, jeżeli mi się nie domieścić. No mam jeszcze kilka korpusów normalnych, więc w razie czego przerzucę najsilniejsze, ale jak już nie będę miał korpusów, to zrobię właśnie taką metodą takiego sypańca, takiego odkładu. No, a ja dzisiaj przeglądam właśnie, tak jak mówię, po kolei, tak jak tu idzie rząd po rzędzie, dzisiaj tutaj się skupiam, jutro pojadę tam, bo dzisiaj nie mam samochodu za bardzo dostępnego, więc jutro, a mi tam jeden dzień różnicy nie robi z tą gryką, tam dużo roboty nie ma, bo tylko poprzekładam po prostu ramki z miodem do tych, co zostaną z tym lipowym, a dam trochę pustych, jak do tych, które jadą na grykę, no bo bez sensu wieźć miód na nową plantację. Tutaj mam kratki do poławiania propolisu, ostatnio wspominałem o tym i będę tam, gdzie są te, wiadomo, ule normalne, nie na odkładówki, ale na normalne ule zakładał, poławiał ten propolis, bo coraz więcej jest tego propolisu. To już czuję, jak wystarczy powałkę podnosić, jak mocno jest przyklejona, więc już po prostu pora. Wiecie, kiedy jest pora? Słyszałem, jak jest świętego Jana, jak jest równo noc. Jeżeli już dzień jest coraz krótszy, to pszczoły to czują i zaczynają kitować. Ile w tym prawdy? No powiem wam, mniej więcej to tak się zgadza, bo dopiero co była ta równo noc parę dni temu i już pszczółki zaczęły kitować, a wcześniej nie było tego kitu, naprawdę. Więc tu jest taka, widzicie, pszczoły są bardzo mądre, czują, że się już tak jakby wiosna skończyła i jest lato i będzie już dzień coraz krótszy i kitują na zimę. Dobra, ja tu sobie pozaglądam, posprawdzam, podokładam te kraty. Dobra, pierwszy tu odkład, co my tu mamy. Karolinka nieunasieniona była podawana 1 czerwca, czyli miesiąc praktycznie od kiedy matka jest w ulu. No widzicie, tutaj pszczółki są na 6 ramkach. Jest gęsto, a była matka nieunasieniona, przypominam, i to w czerwcu podana. Czyli odkład był pod koniec maja na rzepaku utworzony, no i kurczę, już tu nawet nadbudowy robią. I widzicie, no i co? No, wstrzymujemy ją w rozwoju, jeżeli nie przyłożymy do zwykłego ula, albo nie. Zabierzemy na przykład właśnie ramki z czerwiem do jakiejś odkładówki. Także ja sobie tu posprawdzam, zobaczę, gdzieś zapiszę, jak to wygląda. I w razie czego, no będę musiał jakoś tutaj, bo szkoda, żeby one się tutaj cisnęły, bo mogą chcieć się wyroić i no poza tym matka wstrzyma trochę czerwienie. A można taką rameczkę zabrać z kilku takich odkładów, 5 ramek plus tam jedną pokarm dołożyć, ewentualnie na przykład jedną węzę i zacząć karmić, jakimś ciastem na górze położyć, na folii, ale żeby to wszystko fajnie, wiecie, miały po prostu miejsce. No także no, nieźle. Myślałem, że te nie będą jeszcze aż takiej sile. Zobaczymy, jaki czerw, ale muszę dać pauzę i wyciągnąć jakąś ramkę. No powiem wam tak, tu jest mateczka. O, idzie ty, a tutaj. To jest Karolinka, tu już się czerw zaczął wygryzać. Widzicie, puste komórki. No i tak przeglądam, patrzcie, tam też jest czerw, nie wiem, czy gdzie widać. I tutaj zabrałem jedną ramkę, też jest czerw. Ogólnie już na 5 ramkach jest czerw. Zobaczymy jeszcze tą skrajną. Czy tutaj jest pokarm? Powinien być pokarm. A jak jest czerw, to jest, no, powiem wam, ciasno. To znaczy, że już matka nie ma gdzie. No i patrzcie, i też się czerw wygryzł. Czyli na 6 ramkach jest czerw. No grubo. Myślałem, że jednak powiedzmy gdzieś 4-5 jest, a no, co jest z tym kolorem. O. Więc tu mamy na 6 ramkach już matka ma czerw kryty. No grubo. A to jest z 1 czerwca. No, słyszałem, że karolinki są plenne. Pierwszy raz je mam. Dopiero testuję.
I tak jak mówię, no ramkę będę musiał zabrać i stworzyć z takich, bo inaczej no to ona się wygryzie, ten czerw, i one się tu nie zmieszczą. One się nie zmieszczą. Pójdą albo na drzewo, albo po prostu no matka idzie cały czas tak. Jeżeli by było tak, że ona na maksa by czerwiła, a nie zwiewały, no to okej, no pójdzie to do zimy, zakarmi się na zimę i taki odkładzik, ja już zimowałem w tych odkładówkach, nie byłoby problemu. No ale jeszcze jest wcześniej, jeszcze jest lipiec, jeszcze są pożytki. No to głównie chodzi, wiecie, o pożytki. Jak się skończy lipa, jak już nic nie będzie, bo tutaj na Włoci za dużo nie ma, to taki odkład nie ma za bardzo, jeżeli się go nie podkarmia, możliwości rozwoju, bo nie ma dopływu pożytku. Teraz nic nie karmiłem, widzicie jak to wygląda. No dobra, dobra. No tutaj już będę musiał sobie po prostu mieć na uwadze, że tu chyba jedną rameczkę taką z czerwień z pszczołami warto by było zabrać. Dobra, od razu przekładam tą rameczkę. Tutaj jest sporo czerwiu na wygryzieniu. Trochę pszczół daję tutaj. Zabieram tą węzę i w następnych też jak tak będzie i zrobię taki odkład z odkładów. No ale mówię, no widzicie, tutaj na 6 ramkach już jest czerw kryty, to już nie ma na co czekać. Zabiorę jedną ramkę, troszkę będą miały ciaś... No, będzie, nie będzie tak ciasno, w sensie na tej ramce sobie ją odrobią, będzie chciała matka, to wejdzie za czerwi, jak nie, to trochę pokarmu tu zniosą. No jest ogólnie pokarm, nie trzeba tutaj ciasna, na razie mówię, póki lipa jest, jeszcze nie daje, później to będę wszystko jeszcze kontrolował. A ja sobie tą rameczkę przełożę, tutaj kupiłem taki do spryskiwania, do niwelowania zapachu, do łączenia rodzin pszczelich, taki, no... jakiś tam płyn, nie będę podawał może nazwy, bo jeszcze go nie testowałem i nie chcę, żeby się okazało, że one się dogryzły czy coś, a zazwyczaj robiłem tak, że brałem po prostu wodę do zraszacza z kroplami takimi żołądkowymi, miętowymi i też nigdy mi się jakoś pszczoły nie ścinały. No dobra, patrzcie, tutaj jaka rama piękna, cała prawie czerwi ukrytego, tu jest bakwas meda, no to wiecie, bakwasty to lubią czerwić, piękna. Od góry do dołu prawie cała, tutaj troszeczkę jest pokarmu. No i zabieram taką ramkę, bo tutaj też jest na 6, 4, 5, 6, tak, 6 ramek tu jest. Na 6 ramkach jest czerw, tu jest ostatnia. Też widzicie, czerw już, tam węzę kiedyś dałem, już zagospodarowały. No nie ma na co czekać, jak ktoś się wygryzie, to one mogą zwiać. Pozabieram po tej jednej rameczce i troszkę im dam czasu więcej, a ja i tak będę musiał sobie przygotować. Zobaczyć, ile ja mam tych korpusów plus denic i daszków, bo to korpusy, wiecie, może i by były więcej, bo teraz pszczoły są na dwóch, a ogólnie tak mam, że prawie w całej pasiece albo mam 2,5, czy jeszcze połóweczkę, lub 3, ale no są powywożone, wszędzie są pozakładane, ale kilka tam jeszcze mam z 5-6, czyli teoretycznie 5-6, jeżeli bym miał tyle denic i daszków, to mógłbym przełożyć, ale mówię, na razie zrobię sobie ten jeden taki odkład zbiorczy, a później pomyślę, jak to wygląda dalej na pasiece. Nie wszystkie odkłady też są już takie, że na 6 ramkach matka czerwi. Dobra, jeżeli chodzi o odkłady, no to tak to będzie tworzone, tam już chyba nic nie będę pokazywał, czy znowu film nie miał pół godziny, a tutaj położę po prostu kratę do pławiania propolisu i patrzcie, akurat tutaj w miodni sobie zerkam, co jest, no i od góry tutaj już nawet jakieś komórki zasklepiałem, to wszędzie pachnie pięknie lipą, tu dół jest pusty, więc to tak wygląda, no ale praktycznie to jest miód z lipy szerokolistnej, a ta wąskolistna, drobnolistna to teraz zaczęła dopiero rozkwitać i jak doniosą, no to może być trochę tego miodu, no ale za czym trzeba donosić, tam na razie z rana nie było za dużo tych pszczół. Ale no jest trochę już z tej wcześniejszej. Ja tutaj sobie muszę ramkę odłożyć na bok. Jeszcze tak zerknę sobie na szybko, ile jest takich ramek. To wiecie, że chociaż kilka. No ta też coś tam waży. Też tutaj coś sklepiam, tu z dołu. Tu jest nawet więcej, bo patrzcie, i z dołu jest fajnie. Ta strona też. No nanosiły. O dziwę, o dziwo. Po parę kilo przyniosły. Po tej akacji przed samym kwitnięciem tej najważniejszej lipy. No jest miotku. Zaczynają sklepić od góry, ale pachnie mocno. No ten lipowy, to czuć, że to lipa jest. Naprawdę taki zapach intensywny.
Jeszcze nie mogę doczekać, aż będzie w słoiczku, będzie można zjeść. Uwielbiam ten lipowy. Kolejna ramka, ładnie dosyć zalana. No, fajnie, fajnie. No patrzcie, ile tu pszczoły. Ściągnąłem miodnie i ile tu pszczoły na kracie. Już tu zaczęły jakieś dziką zabudowę ciągnąć. A to są rodzinki, które były słabsze. Wiecie, ja tu zostawiłem. No i słabsze, które na przykład miały właśnie wymianę matki, cichą wymianę. Rodzinki, które gdzieś tam coś było nie tak. No bo te produkcyjne najsilniejsze szły na wózkę. No, tu zostały rodzinki w tych starych ulach po dziadku, bo one są za ciężkie, żeby je wozić. Plus jakieś tam właśnie tu były w czterech ciche wymiany. Plus tam czasem coś jeszcze. No wiadomo, jak na wywóz to się bierze najsilniejsze, ale już poszły tak do siły, że prawie cały korpusik miodu. No, tutaj bym się kłócił, nie cały jeszcze nie jest, ale powiedzmy 60-70% już jest fajnie zapełnione, już ileś tam kilo tego miodu jest, a jeszcze mówię, myślę, że zbiory 1,5 do 2 tygodni będą z lipy drobnolistnej. No patrzcie, ładny czerwik, sporo czerwi ukrytego, ale tam wyłażą z tej miodni, patrzcie jak z miodni wyszły tutaj na obrzeża. To niedobrze, bo to znaczy, że pszczoła się nie trzyma plastra. Ja nie lubię takich, no, ale jest miodna, no i co zrobić. Pewnie bakwas, meda, one tak często zauważyłem się zachowują. Także ja tu sobie przejrzę, poszukam tej matki i będę wiedział, już karteczkę przyniosę, co tu jest. No powiem wam, nie widziałem matki, ale jest 8 ramek czerwi ukrytego. No po prostu nic, tylko robić odkłady. No ale to jest meda, ja widzę po zachowaniu. Ona tak wychodzi, dużo ma czerwił właśnie, wszędzie gdzie matka może to tam zaczerwiła. No jest kupa czerwi ukrytego, dużo pszczoły. No następnym razem, nie chcę mi się, wiecie, drugi raz wszystkich ramek wyciągać, szukać tej matki. Innym razem sobie po prostu ją znajdę, zaznaczę. Wszystko tu jest ok, no więc też nie ma co, nie wiadomo ile czasu tracić. No fajnie, fajnie, zobaczymy. No jeżeli donosi, będę musiał za kilka dni sprawdzić. Najwyżej dodać jeszcze jakąś tam połóweczkę, bo korpus cały to raczej na lipę. Dwa korpusy to jeszcze tego nie było. U mnie przynajmniej. Ale połóweczkę, jeżeli zapełnią za kilka dni. No dzisiaj mamy czwartek, myślę, że jakoś po weekendzie zajrzę do tej rodzinki, bo naprawdę ma siłę. No mówię, no żebym chciał robić odkłady, mógłbym spokojnie z tej rodziny jedną czy dwie ramki czerwi ukrytego zabrać. Ale na razie no, mam sporo tych odkładów, nie potrzebuję więcej. Jeszcze z tych odkładów zrobię odkład, tak jak pokazywałem. Więc tych rodzin produkcyjnych na razie nie ruszam. Zobaczymy w następnym tygodniu, co ja tam wymyślę, co tutaj będzie się robić. Mam już tutaj poławiać do propolisu. Po prostu kładę oczywiście pod powałkę. Ktoś się tam pytał, czy daję powałki, czy nie. Rok temu chyba nie dawałem, ale dałem teraz. Zobaczę, jak to będzie, bo gdzieś ktoś mi mówił, że właśnie pod powałkę się daje. Czyli damy kratkę do poławiania propolisu, no i za kilka dni będzie widać, czy noszą, czy nie noszą. Jakie pszczoły tam strącę, żeby sobie tam weszły, bo inaczej one tu mogą nie wyjść z tego. To już na dach je zrzuciłem. No i tak to wygląda. Czy ta powałka jest potrzebna, to już sam nie wiem, muszę... No powiem wam, nie pamiętam. Nie pamiętam. Ja raczej dawałem bez, ale ktoś mi chyba już rok temu pisał, że chyba się daje pod powałkę. Więc zobaczymy, jak to będzie w kilku rodzinach. Tak założę, w innych pod sam daszek, bo one, wiecie, no przez kratę do propolisu one nie przechodzą. O to chodzi, że mają nie przechodzić, mają kitować, bo to w ten sposób się poławia. Dam wam, oprócz tego, że zakładam te poławiacze, kitu i tak dalej, to daję dzisiaj też coś takiego. Jest to izolator chmary. Gdzie tu jest matka z białym opalitkiem, po prostu idzie do wymiany. I pszczółki, żeby teraz trochę lepiej nosiły, nie czuły tej bezmatyczności, żeby nie były takie leniwe, będą miały dalej mamę w ulu, w gnieździe. Tutaj mamy miodnie, tutaj jest gniazdo. Wcisnę ją między ramki i po prostu za około 2 tygodnie po miodobraniu wymieni się na nową mamuśkę, a tą zabierze. Nie będzie już czerwiu otwartego, ani jajeczek. Więc w tej chwili pięć takich izolatorów chmary poszło. Mam jeszcze 15, kupiłem na próbę. Tylko, że
No wywożę na tą grykę. Miałem na lipie izolować matki, żeby zobaczyć, jak będzie z tymi zbiorami, czy będą lepsze w tych izolowanych. Oprócz tego chciałem jeszcze przeleczyć po lipie. No ale jeżeli jadą na grykę, no to nie bardzo jest teraz jak to robić, ponieważ nie wiem, do kiedy gryka będzie kwitła. Prawdopodobnie do końca lipca. Więc nie bardzo jest sens teraz izolować. Można by było pod koniec gryki, tylko że jak już to będzie koniec lipca, zaizolujemy, no to nie będziemy mieć pszczoły zimowej. Także no, w tym roku tak wyszło jak wyszło. Raczej nie zaizoluję dużo więcej. Możliwe, że tam gdzieś, gdzie mam właśnie te takie najstarsze, mam jedną niebieską matkę, białe, no to jeszcze tam zrobię to po to, żeby wymienić te matki. No jutro zobaczę w kolejnej tej pasiece, to tam też będę przeglądał sobie gniazda. No i chyba tak zrobię, że zaizoluję te matki po to, aby wymienić je. Czyli nawet mniej niż 2 tygodnie, tylko te 9 dni poczekam, żeby nie było już jajeczek i larw, i podam później matki unasiennione. Ale jeszcze nawet nie wiem, czy tak zrobię, z tego względu, że nie mam matek unasiennionych tyle. Także widzicie, no siła fajna, no wychodzą tu pszczółki. Czasem narzekają ludzie, bo łatwo rzucić okiem na coś, a nie do końca widzieć, jak to jest w środku, bo nagrywa się czasem kawałek, gdzieś tam dymem się zgodzi. Nie wszystkie oczywiście są silne, ja nigdy tego nie mówiłem, ale no tutaj w tym przypadku sami widzicie, trochę miodu mają. Matka 2-letnia biała poszła do izolatora. Izolator między ramki próbuje wcisnąć. Raczej się udaje. W 10-ramkowych można wyciągnąć jedną ramkę, bo tu i tak. No ale coś trzeba było z tym czerwiem robić, coś kombinować. Nie, ja tutaj mocno, mocno tam upycham i jakoś wciskałem. Mówię, to już jest ostatnia, więc tak to mniej więcej wygląda. No dobra, to tyle w tym odcinku. Widzicie, no zrobiłem tutaj jeden odkład z tych, tutaj jest. Miałem jeden tutaj taką awarię, w tym sensie, że tutaj matka mi weszła do góry, zaczerwiła 5 ramek na dole i 10, no 10 nie, 8 na dole i 5 na górze, czyli tutaj na niestety połowa ramek z miodem została przez matkę przejęta i nie pójdzie do wirowania. Szkoda trochę, bo troszkę tego miodu było, no ale zdarza się, no niestety przesunęła się krata odgrodowa i matka przeszła, a tu jest matka z cichej wymiany, młoda, tegoroczna. I po prostu, no widocznie tak się rozkręciła, tak jej się chce składać te jajeczka. Nie szkodzi. Będzie może silniejsza na następny rok. Nie będzie tutaj zbyt problem z jakimś tam, że mało jest pszczoły naprawdę, jak te 13 ramek, bo to tak mniej więcej liczę 8 na dole plus te 5, co zaczerwiła, to pszczoła, pszczoły a pszczoły. Z cichej wymiany dobre są matki. No dobra, to ja już się żegnam. Także trzymajcie się. Ja